Andrzej Stasiuk, urodzony w 1960 roku w Warszawie. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczynał naukę w liceum, technikum i zasadniczej szkole zawodowej. Bezskutecznie. Z każdej z tych szkół był wyrzucany. Działał m.in. w pacyfistycznym ruchu Wolność i Pokój, za dezercję skazany na więzienie wojskowe, skąd za rozkładanie dyscypliny przeniesiono go do więzienia cywilnego w Stargardzie Szczecińskim, gdzie spędził półtora roku. Literackim zapisem tego doświadczenia stał się debiutancki zbiór opowiadań Mury Hebronu. Z powodu wyjątkowo drastycznych opisów wydano go dopiero w 1992 roku, 7 lat po napisaniu. Dwa lata później opublikował tomik Wiersze miłosne i nie oraz powieść Biały kruk, nagrodzoną przez Fundację Kultury i zagranizowaną przez Jerzego Zalewskiego. W 1995 roku pisarz otrzymał prestiżową nagrodę imienia Kościelskich. Mieszka w Czarnem, w Beskidzie Niskim, z dala od cywilizacji. Ja siedziałem w normalnym śledczym więzieniu wcześniej, przez 5 miesięcy, zanim mnie też osądzili i skazali. Także miałem jakby wprawy w siedzeniu w więzieniu. Normalnie, no. Ponure, ładne kazamaty, lód na ścianach, zimy. Latem, wiesz, 40 stopni, upał, spali w mokrych prześcieradłach, żeby można było zasnąć, ale no, przygoda jednak. No. Kupa śmiesznych, fajnych facetów, kupa świata do obserwowania i to wszystko. Nuda, korespondencja, brak papierosów. Taki normalny świat, tylko że zamknięty trochę, także wszystkie jakby ludzkie relacje i własne myśli trochę lepiej widać. No. Niektórych cywilują, niektórych łomoczą, tak jak niektórych tutaj zabijają. No. No jest to loteria. I trzeba się w tej loterii jakoś wyrabiać. Mówiłeś, że ta perspektywa jakby widzenia Cwela cię interesowała. Słuchaj, no bo to jest... kwestia poszerzenia możliwości penetracji psychologicznej, wiesz, że czegoś takiego nie wiesz, nie znasz jak to jest, to cię interesowało? Ja bym tego nie nazywał, wiesz, tak technicznie, wiesz, poszerzenie penetracji psychologicznej. No są stany człowieczeństwa, których pewnie nie doświadczysz w życiu, a jednocześnie są to stany człowieczeństwa. No i być może należałoby się w to pogrążyć, żeby, wiesz, jakąś, nie wiem, no... Jakich słów użyć do tego? No patetyczny, tylko żeby jakąś solidarność z ludzkością jako taką poczuć, no. Żeby wiedzieć, a nie pierdolić o tym, wiesz, opowiadać historię, zmyślać, no. Pierwsza książka, która trafiła mi się w ręce, to w pierwszej chwili to te Mury Hebronu, prawda? To odrzucała mnie, dlatego że była to książka niesłychanie nasycona wszystkimi złymi stronami życia i budząca odrazę, wstręt, ale to trzeba było pokonać sobie te uczucia. I ja zrozumiałem, że po prostu ja jako czytelnik, wierny czytelnik, przyszły wierny czytelnik Stasiuka, muszę pokonać te uczucia i dotarłem właśnie do tych głębszych warstw. I zrozumiałem, że do tych głębszych warstw, dla tych warstw alegorycznych, symbolicznych w ludzkim życiu została napisana ta konkretna książka. W tym kodeksie, tam, wiesz, nigdzie na papierze niesformułowanym nie wolno zdradzać tajemnic więziennych, jakichś takich głębokich tajemnic o tym, jak co się robi, jakiego języka się używa. Ten język jest preparowany, on nie ma nic wspólnego z językiem więziennym. Się ma wiele wspólnego, ale nie jest językiem więziennym. Co się stało? No można dostać kosą. Kto nie ryzykuje, ten nie pisze książek. Miałeś jakieś reakcje z tych ludzi, z którymi siedziałeś? No nie, ja miałem ten przypadek, że siedziałem z ludźmi, z którymi potem się nie widywałem, bo siedziałem, wiesz, pod Szczecinem gdzieś, także głównie to byli ze Szczecina i z okolicy, a potem do Warszawy od razu, że nie wiem, nie wiem. Miałem reakcję tylko od komendanta policji w Gorlicach, od pana Mruka, powiedział kiedyś: panie Andrzeju, Mury Hebronu zaleciłem całej komendzie do czytania. Jest to dosyć ciekawe zjawisko, bo to nie jest pierwszy prozaik, duży prozaik, na pewno nie błahej klasy, który decyduje się o publikowanie tomiku wierszy. Spokojnie, jesienią albo wczesną zimą wychodzi drugi tom wierszy. My cały czas się robią. Myślę poezję, nawet kiedy prozę piszę. No. Zastanawiać być może, co mają ci autorzy, a Andrzej Stasiuk w szczególności, do załatwienia w wierszach, czego nie potrafią załatwić sobie w prozie. Być może z lekka zbrutalizowany, czy
mocny świat Stasiuka potrzebuje, być może Stasiuk na ten świat potrzebuje znaleźć jakieś antidotum, łamiąc zdanie na linijki. Czy je znajduje we własnym zakresie? No cóż, o to trzeba było jego zapytać. Dla mnie nie stanowią jakiejś sensownej przeciwwagi czy kontrpropozycji w stosunku do jego prozy. To, co zwraca uwagę, to właśnie to, że krytycy wyłapują no, jedną podstawową rzecz, że bardzo dużo w tym tomie jest mowy o śmierci, o sprawach ostatecznych, eschatologicznych. I właściwie niewiele więcej można z tych recenzji wyciągnąć. Jak oceniasz taką sytuację? Co o tym sądzisz? Nic o tym nie sądzę. Te recenzje mnie średnio interesują po prostu. Ja nie czytuję recenzji na ogół, bo ich nie dostaję. Nie mam skąd brać, no, że o śmierci. Hop, jak masz już tą 30 i popijesz se przez 2-3 dni i czujesz, że to serduszko tam jest i się kolebie i kołacze i wiesz, że na przykład możesz nie wstać na kacu, no to zaczynasz myśleć o śmierci. To biologia. Bardzo chętnie przywoływany jest mit poety przeklętego, to oczywiście od tego się odżegnujesz. A swoją drogą dlaczego? Nie. Ja mam 36 lat. Jakby odpukać granice wieku poety przeklętego, chyba już przekroczyłem. Mam spokój, mam rodzinę, mam dziecko. Przyjemnością oddaję się, wiesz, w umiarkowany sposób. Nie, no to jest wygodna szuflada. No co tam, że poeta przeklęty, no. Ten, co umarł młodym. Stasiuk wydaje mi się postacią interesującą. Gdzieś się zbuntował, gdzieś się przeciwstawił, wyjechał, zabrał się. Jest w pewnym sensie realistą, trochę fantastą, wszystko to się w nim miesza. W ostatniej książce Stasiuka jest napisane, że uchwycił świat podgórskiej miejscowości w chwili fundamentalnej przemiany. I rzeczywiście mamy tam ostatni PGR, ostatni traktor, ostatniego traktorzystę, ale z kolei również pierwszy kiosk, kolorowy kiosk na szarej wsi. Drwala, który szuka pracy w Szwecji, czy chłopak, który samotność zabija oglądaniem filmów porno. Na tle takiej wsi błąka się dusza jednego z mieszkańców, dusza zabójcy, i ona pomaga rozwiązać kolejne zabójstwo, jednak stawia pewien warunek. Oczywiście ta wieś nie jest taka sama jak kwitnąca i zdrowa wieś mazurska z czasów Reymonta. Jest to wieś zapyziała, zapita, zniszczona, szara. W ponurych kolorach w zasadzie bardzo, ale dalej bardzo metafizyczna równocześnie z tym swoim cyklicznym czasem, z taką pierwotną mentalnością, taką mentalnością, która chyba od wieków się nie zmieniła. Wydaje mi się, że to w tej książce jest dla mnie takie najbardziej poruszające. Andrzeju, to jest ten świat, który opisujesz w opowieściach galicyjskich. Właśnie co to jest za wieś, co to jest za teren? Czy mógłbyś troszkę o tym opowiedzieć? No tu już właściwie nic nie zostało. Zostało. No parę rozwalonych chałup, gdzie już nikt nie mieszka. Trochę kapliczek. Piwnice puste, widać, trochę, że stały domy. No co, no w 47 Polacy załadowali to wszystko. Z trwałym dobytkiem, nietrwałym wywieźli na ziemię odzyskane. Polska powinna być jedna, jednonarodowa. No zwykła polityka, no. Ponura. No tam jest Słowacja już. Czyli czyste pogranicze, no pogranicze historii gdzieś, bo tu się ładnie przetoczyła. Przecież w tej dolinie między innymi w kilku pobocznych się, wiesz, jakby dzieje Europy ważyły podczas I wojny światowej. Najniższe przełęcze w Beskidzie, czyli najwygodniejsze przejście. No i Ruscy nie przeszli, no i dlatego ta Europa wygląda tak, jak wygląda, no bo już jakby wtedy przeszli i zrobili rewolucję parę lat później, chłopie. No. Bitwa Gorlicka po prostu, no. 14-15, no. Dwa lata właściwie, wiesz, potwornych mordów i wojennych eskapad. No, że wiesz, no, raz, że pogranicze z tą Słowacją, dwa, że to pogranicze historii. A to się jeszcze, wiesz, ta łemkowska historia tragiczna i beznadziejna, wiesz, nakłada. Potem jeszcze polska epopeja, bo jak Rusinów stąd wysiedlili Łemków, to próbowały PGR-y tutaj zawładnąć, czyli, wiesz, pierwsze i wielkie budowle komunizmu, 47-8 rok, widzisz tamten szkielecik, tam taki, kurwa, odrobina drewna, to jest właśnie to, co zostało po komunizmie. Każdy ma taką wieczność, na jaką zasłużył. Skrawek, krztyna, chwila cienka jako płatek, gdy pamięć chowa swe ściągawki, a jutro stoi w drzwiach
jak dobrze wychowany gość z czapką w ręku i uśmiechem. Przepraszam, może wpadnę później.